tym razem w ramach akcji Nauka transformuje Katowice odwiedzamy poszczególne dzielnice Katowic i pokazujemy, jak w ciągu 100 ostatnich lat dzięki obecności nauki w dzielnicach te miejsca zmieniły się. Tym razem skupialiśmy się na Bogucicach i Zawodziu. Z tego powodu do Biblioteki Miejskiej zaprosiliśmy różne instytucje i firmy, które na terenie tych dwóch dzielnic prowadzą działalność związaną z nauką. Dlatego wszyscy nasi odwiedzający mogli wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach naukowych. Było wiele robotów, było wiele rzeczy manualnych, majsterkowania. Można było zrobić las w słoiku, naukowe zakładki do książek, a wszystko to dlatego, że chcemy promować tytuł Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że tak naprawdę każdy z nas pracuje obok siebie, a jednak się nie znamy, więc jest to bardzo ważne, żebyśmy mogli też nawiązywać współpracę, polecać siebie nawzajem. Na miejscu u nas w uczelni dzieje się bardzo wiele rzeczy, natomiast wychodząc we współpracy z innymi placówkami możemy dotrzeć do większej liczby osób i pokazać, że nauka jest też taka praktyczna. Tworzymy lasy w słoikach. Każdy dostaje swój słój, mamy różne rodzaje kamyczków do wyboru, tak żeby stworzyć kolorowe warstwy, jak mogę tutaj Panią zaprezentować. Wokół, nie? Wokół, jak najbardziej.